Dzień dobry moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jakiś czas temu nagrałem materiał na temat oznaczeń na kartonach. Gdzieś tam w jakichś mediach społecznościowych, na Facebooku czy coś takiego, zrobiła się gówno burza, głupie pytania jak zwykle oraz komentarze ludzi totalnych bez mózgów. Totalne bez mózgi to dla mnie osoby, które, jakby to wam powiedzieć, coś tłumaczę, coś wyjaśniam, a oni mi zarzucają, że ja chcę oszukać ludzi. To w jakim celu ja to tłumaczę? Żeby oszukać ludzi, czy żeby się nie dali oszukać? Przez na przykład nieuczciwych importerów płytek ceramicznych. Bo to też jest dosyć ciekawe. Więc wrócę do tego tematu. Nagram jeszcze raz wam materiał, żeby wam wyjaśnić pewne kwestie. A więc tak, we Włoszech jako tako nie ma standardu, jeżeli chodzi o oznaczenie płytek. Drugi gatunek, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Znaczy pierwszy gatunek jest zawsze pierwszy, albo prima. Albo literka A. To zależy od producenta. I to już wam mówi, jak mniej więcej kwestie oznaczeń na kartonach działają w samych Włoszech, tak? Czyli jedynka, literka A lub napis prima. To jest pierwszy gatunek. I teraz tak. Są producenci, którzy na przykład mają coś takiego jak brązowy karton. Ja nie mówię, że wszyscy to robią, uważajcie, bo to nie jest ustandaryzowane. Cały czas wam powtarzam. Tak jak na przykład tutaj mamy taki brązowy karton, szary, brązowy karton, co w przypadku sporej części producentów oznacza, że jest to drugi gatunek. No bo po prostu tak oznaczają. Tak te płytki są pakowane i to są drugie gatunki. I tutaj mam więcej takich rzeczy. To są wszystko drugie gatunki. I teraz na tym filmie na Facebooku ktoś, jak tłumaczyłem, że tu jest drugi gatunek, tu jest podgatunek, tu jest trzeci, tu jest MS, tu jest to, to ktoś mi napisał, że, znaczy ktoś tam skomentował, bo ktoś udostępnił ten mój film, za co dziękuję, bo ja się cieszę, jak takie materiały, gdzie tłumaczę, na co zwracać uwagę, te filmy trafiają do większej rzeszy ludzi. No to oczywiście pojawiają się mądre głowy, które nie słuchają to, co mówię, czyli że tłumaczę, na co zwracać uwagę. Zwracajcie uwagę na kolor opakowania. Zwracajcie uwagę na to, co jest napisane na tym opakowaniu. Na przykład tu wam pokażę przykład, gdzie mamy biały karton, ale tutaj widzicie choice lub szelta po włosku, dwójka, czy to jest drugi gatunek. I teraz ktoś mówi, o jeny, ty sprzedajesz syf. To teraz troszeczkę inne pytanie, w takim razie do tych mądrych głów. Jeżeli w magazynie mam w tej chwili 13 tysięcy metrów kwadratowych tak zwanych produktów do outletu, czyli są to produkty dla ludzi, którzy nie mają zasobnego portfelu, nie chcą wydawać pieniędzy na towar, bo na przykład chcą zrobić garaż. I oni w garażu nie chcą wydawać pieniędzy 20 euro na przykład za metr kwadratowy na płytkę w pierwszym gatunku, ale chcą mieć pomieszczenie, które mogą mieć czyste, łatwo posprzątać, kapnie olej, woda, deszcz i lód, zimą topniejący śnieg i chcą mieć to pomieszczenie czyste, ale nie chcą wydawać wielu pieniędzy, chcą zapłacić 5-6 euro za metr, no to kupują płytki w podgatunku i to jest normalne. Tak działa cały świat, tak działa wszędzie. To nie jest tak, że wszędzie ładują pierwsze gatunki, bo ho, ho, ho. Fakt. Mam kolegę, który położył u siebie w garażu płytki, których wiele ludzi nie byłoby finansowo stać położyć w domu. Totalny wypas. Jego garaż wygląda jak, nie wiem, garaż księcia Dubaju. Bo miał taki kaprys, stać go mógł, ale nie ukrywajmy, że takich ludzi jest naprawdę mało, nie ma dużo ich na świecie, że mogą sobie tak, jeżeli chodzi nawet o polski rynek, mówiąc tylko w polskim rynku, nie ma wiele osób, które sobie robi takie garaże. I teraz, co ja tłumaczyłem? Właśnie tłumaczyłem, żeby jeżeli przychodzą do was przykładowo płytki ceramiczne i producent wam to sprzedaje jako pierwszy gatunek, a wy widzicie na przykład taką sytuację, tak jak tutaj. No są pozrywane etykiety, no to już powinno wam się zapalić światełko, dlaczego te etykiety są pozrywane. Co ktoś przed nami chce ukryć?
ode mnie z magazynu. Aha, mówiłem, że mam 13 tysięcy, ktoś powie, Jezus, 13 tysięcy płytek okazyjnych, ja pierdzielę, jak to dużo. No to weźcie sobie pod uwagę, że w magazynie w pierwszym gatunku jest prawie 2 miliony metrów kwadratowych. Więc 13 tysięcy to wiecie. No ale są to płytki, które ludzie kupują. I teraz, tak jak wam zwracałem uwagę, jeżeli widzicie, że coś jest drapane na opakowaniach, pomijam fakt, że jest to opakowanie brązowe, gdzie już w tym momencie może to być, w zależności od producenta, drugi gatunek, czy też podgatunek, no to na to należy zwracać uwagę. Należy sobie zadać pytanie, dlaczego to jest obdrapane. Ode mnie nie ma możliwości, ponieważ wszystkie palety, wszystkie rzeczy, zobaczcie, one wszystkie mają tutaj kody. Widzicie? Kody. Wszystkie są oznaczenia, wszystkie palety są godowane i nie ma możliwości, żeby była jakaś zamiana, podmiana czy coś. Mało tego, ja nie mogę sobie pozwolić na coś takiego, aby stosować jakieś takie głupie, brudne techniki. Jest to nieopłacalne. Ile ja więcej zarobię na takiej palecie, jeżeli bym ją sprzedał w pierwszym gatunku? 300 euro? Co tracę? Tracę zaufanie klienta. Tracę klienta, który w ciągu roku może mi zrobić obrotu na 100-200 tysięcy euro. Zastanówcie się więc, czy to jest w ogóle normalne, logiczne i opłacalne. I teraz tutaj mam drugi przykład, na co należy zwracać uwagę. Shelta S, czyli jest to Sotto Shelta, jest to podgatunek. To nie jest produkt w pierwszym gatunku. Jeszcze raz przeanalizujmy inne rzeczy. O, tutaj mamy, proszę bardzo, Articolo, jedyneczka, Shelta Prima, tonalizacja i tak dalej, ale jest Shelta Prima, pierwszy gatunek. Jeżeli jest jedynka, to jest pierwszy gatunek na 100%. Tutaj nie ma lipy, nie ma ściemy. Poza tym należy też patrzeć, ja patrzę tutaj, o, tutaj mamy przykład, co prawda płytka to jest Sotto Shelta, ale oprócz tego, że na palecie, bo wy niekoniecznie zamówicie pełną paletę, ale na palecie macie oznaczenie. Poza tym, na każdej paczce też macie Shelta Choice S. Tu jest nawet podana grubość płytki, 9 mm, wymiary, nazwa produktu i Shelta S. Czyli na każdym opakowaniu w przypadku tego producenta znajdziecie nalepkę. Będzie nalepiona etykieta. Idziemy dalej. Proszę bardzo. Shelta MS. MS, czyli podgatunek. To nie jest pierwszy gatunek. Co oznacza MS? To jest w zależności od producenta. Może niektórzy producenci mają na przykład pierwszy, drugi gatunek i MS. Niektórzy mają pierwszy gatunek i od razu mają na przykład MS. Ale u takich często się też pojawia na przykład płytka 1C. Prima Commerciale. Prima Commerciale to może być gatunek, który na przykład odbiega tonalizacyjnie od zamierzonego standardu. No bo może tak być. Przysiądę sobie tutaj. Może tak być. Może być tak, że w produkcji grafika, która jest nadrukowana, ona tonalizacyjnie odbiega od płytki, od tego standardu, który został przyjęty. Czyli na przykład jest troszeczkę jaśniejsza lub troszeczkę ciemniejsza, ale jest super wyrektyfikowana. Powierzchnia nie ma żadnych wad. Wszystko jest idealne. I nie kwalifikuje się w ten sposób do drugiego gatunku, czy też do jakiegoś tam S, MS i tak dalej, do takiego oznaczenia. Dlatego często producent taką płytkę oznacza jako 1C, Prima Commerciale. I tu jest ważna uwaga dla was. Włoscy producenci, zresztą w Polsce też na internecie, w Google sobie to znajdziecie, gwarancją obejmują tylko i wyłącznie pierwszy gatunek. Tylko i wyłącznie, żaden 1C, 1B, 1D, S, MS i tak dalej. Te produkty nie mają żadnej gwarancji. Mało tego, objęte są gwarancją płytki, które są produkowane w dniu sprzedaży, czyli są w oficjalnym katalogu, nie zostały wycofane z produkcji, ponieważ nawet jeżeli kupicie pierwszy gatunek płytki, która została wycofana z produkcji, na tą płytkę też nie ma gwarancji. Żaden włoski producent jej nie gwarantuje.
Przynajmniej z tych, co znam. A jestem w branży od 95 roku, więc trochę tych producentów znam. I to są też właśnie takie sytuacje, o których należy pamiętać. Więc jeżeli kupujecie na przykład włoskie płytki, to po pierwsze, żądajcie, aby na dokumencie, który odbieracie, czy to będzie faktura, czy to będzie dokument przewozowy, cokolwiek, te rzeczy musicie trzymać zawsze, aby było napisane wyraźnie, jaki to jest gatunek. Czy jest to gatunek pierwszy, czy jest to podgatunek. To jest bardzo ważne dla Was, bardzo ważne z tego względu, że też płacicie za to, że na przykład kupujecie pierwszy gatunek i nie chcecie, żeby było jakiekolwiek lipy. Chociażby z tego względu, że jeżeli coś się stanie, Wy kupiliście pierwszy gatunek, a został Wam wciśnięty podgatunek, to producent ceramiki w ogóle będzie zrzeknie się jakiejkolwiek odpowiedzialnością, to będzie miała to, delikatnie mówiąc, wyczesane. Nie będzie go to, ten temat w ogóle interesował. I czy sprzedawca Wam ten problem rozwiąże? No cóż, różnie to bywa. Latać po sądach, denerwować się i tracić kolejne pieniądze, to już Wasz wybór. Więc nie chcę dzisiaj tak robić takiego długiego materiału, żeby nie było znowu gadania, o, że tu zobacz, tamto, sranto i owamto. Ale tu na przykład, o proszę bardzo, grupa Florim, przykładowo, oznacza literką Shelta B. B, czyli podgatunek, to nie jest pierwszy gatunek. Na takie rzeczy musicie zwracać uwagę. Jeżeli kupujecie towary, zwracacie uwagę na tego typu rzeczy. Zerknijmy sobie tutaj. Co mamy? Tutaj mamy, moi drodzy, statuario. Statuario, proszę bardzo, gatunek pierwszy. Jest pierwszy, jest tonalizacja, gatunek, wszystko ładnie napisane. Na to należy zwracać uwagę. Kiedy przychodzą do Was płytki, kupiliście pierwszy gatunek, a tam coś jest nie tak, no to cóż. Tutaj mamy też przykład, nie tyle nalepki, nie tyle naklejki, ale mamy nadrukowane mam od razu na kartonie. Jedyneczka. Pierwszy gatunek. Jest. Co my tu mamy? Żeby Wam jeszcze pokazać inne przykłady, tak? Bo pokazałem... O, proszę bardzo, SS, jak fajnie. Sotto Shelta. Proszę bardzo. Gatunek. Shelta SS. SS. Pamiętajcie, Choice albo Shelta. To są dwie rzeczy. Bo może być jakieś inne oznaczenie z boku i ktoś Was może próbować wprowadzić w błąd, nie? Tak jak tutaj. Jeden SC to nie znaczy, że to jest pierwszy gatunek, więc to tak nie działa. Zresztą, czy ja tu mam otwarty karton, żeby Wam pokazać. Aha. Metry kwadratowe i jest ona na kartonie. SS Sotto Shelta. Czyli tak jak na palecie, tak macie też na kartonie. Ode mnie nie ma możliwości, żeby wyjechało coś w podgatunku, ponieważ tak jak widzicie, wszędzie są kody kreskowe i to, co jest strzelone z pistoletu kodem kreskowym, to trafia na komputer, komputer drukuje, nie ma możliwości pomyłki czy przekrętu. To jest bardzo ważne. Więc wszelkie oszustwa, no niestety, wszelkie oszustwa dochodzą poza tą bramą, kiedy wyjedzie tir na ulicę. W tym momencie my już nie mamy wpływu na to, w zasadzie co z tym towarem się dzieje, ponieważ w momencie wyjazdu za bramę odpowiedzialność za transport przechodzi na przewoźnika, ponieważ przewoźnik ma dokumenty, przewoźnik podpisuje własnym podpisem, że odebrał materiał cały, że był przy załadunku, że wszystko się zgadza, wszystko jest ok, ilość i tak dalej, palet się zgadza, więc na nim spoczywa ewentualny, nie wiem, nie daj Boże, jakiś wypadek, przykre sytuacje, gdzie towar, tir, samochód, uszkodzenia i tak dalej, no to już później ubezpieczyciel, że tak powiem, te koszty musi pokryć od przewoźnika. Czyli przychodzi do Was przykładowo też kolejna rzecz, jeżeli zamawiacie na przykład towar z dowozem i ten towar jest Wam wyładowywany i widzicie, że jest uszkodzony, no to coś jest nie halo. Uszkodzenie powstało w transporcie najprawdopodobniej i tu należy wtedy rozmawiać już z przewoźnikiem, z kurierami, czy kto tam Wam to dostarcza, ponieważ jest to
towar ubezpieczony, znaczy ubezpieczeni są, przewoźnicy są ubezpieczeni i na ich plecach, że tak powiem, to spoczywa. Patrzę tutaj dalej, ale tu mam wszędzie, widzicie, pierwszy gatunek. I tak samo jest na opakowaniach, będzie napisane. Chodzę tutaj w tym, między tym materiałem, tutaj MS na przykład jest. Shelta MS, tonalita 001, nie? Więc pamiętajcie, tonalita to jest tonalizacja. Lub tono, to nie ma znaczenia. Tutaj, widzicie, tutaj jest na przykład taki przypadek, że macie Shelta, czyli jakość, gatunek S, czyli Sotto Shelta, podgatunek, a tonalizację MS, to też trzeba uważać na takie rzeczy, nie? I tak to wygląda. Ja tłumaczę po to, że kiedy kupujecie towar, żebyście nie padli właśnie ofiarami jakiegoś przekrętu. A tak jak wam tłumaczyłem, podgatunki, tego typu rzeczy, to są materiały, które kosztują często dużo, dużo taniej, dużo mniej niż pierwszy gatunek i są wykorzystywane przez wiele osób, wiele firm na wiele sposobów. Garaże, jakieś klatki schodowe, jakieś tego typu rzeczy. Ktoś tam w domku jednorodzinnym nie chce wydawać dużo pieniędzy, więc garaż sobie robi z tańszych pieniędzy. Gdzieś tam na dole ma jakąś pralnię, ściany, gresik, drugi gatunek i tak dalej, i tak dalej. Chciałem sprawdzić tylko jedną rzecz. Ja tu znajdę jakąś płytkę. To jest oznaczone jako, żeby pokazać wam mniej więcej, jakie wady mogą być. To jest jako MS. MS, czyli często jest to taki trzeci gatunek, można powiedzieć. Lub pomieszanie drugiego i trzeciego gatunku. Zaraz zobaczymy. Bo to powiem wam szczerze, to nie zawsze... Okej. Okay. A, okej, widzę, znalazłem idealny MS gatunek i teraz tak. Teraz to ja pobrudziłem tu, to jest mój paluch, bo... I teraz jak widzicie na tą płytkę, patrzycie na tą płytkę w ten sposób, to możecie powiedzieć, no tu nic nie ma za bardzo, nie? No zobacz, no jest okej, fajna płytka, wszystko. Ale, jeżeli się przyjrzycie tutaj, pod światło, nie wiem czy będzie widać, że postanowić jakoś ująć. Są takie na... O, widzicie tutaj są na szkliwie, widzicie tutaj u was na dole. Tu na dole są takie... Poświęcę się. Tutaj. O, tu. Są kropki takie, widzicie? No jest jak najwyraźniej to szkliwo uszkodzone i są takie kropki. To jest właśnie MS. No i teraz powiedzcie mi. Taka płytka do pralni gdzieś tam przy garażu, na ścianę, chcę mieć czysto. Płytka jest rektyfikowana, skalibrowana, nie ma tutaj jakichś większych problemów. Okej, no jest ta wada, że są te kropki na tym. No ale teraz co? Pierwszy gatunek, nie wiem, 22 euro, przykładowo. Drugi gatunek 7 euro. Znaczy MS, ten podgatunek, to jest mniej, to MS jest gorszy niż drugi gatunek. Ale widzieliście, wada jest taka. We Włoszech, ponieważ jesteśmy w magazynie we Włoszech, więc... wielkoformatowe gresy lub megaformaty lub spieki kwarcowe, Matko Boska, w Polsce spieki kwarcowe. Pamiętajcie, że to jest gres wielkoformatowy. Więc 7 euro przykładowo, czy nawet 5 euro. Klient we Włoszech dostaje do wglądu jak chce. Pokazujemy mu te, otwieramy mu dwie, trzy paczki i pokazujemy, na czym polega problem. Gdzie jest, jakie wady ma towar. I sam jest w stanie ocenić, nikt nikogo nie naciąga, nikt nikogo nie oszukuje, nikt nikomu niczego nie wciska. I teraz wam pokażę kolejną rzecz, jeżeli chodzi o tej potwierdzenie uczciwości, bo tutaj ja nie wiem, jak dotrzeć do takich ludzi, że ja tłumaczę, na co trzeba zwracać uwagę, a mi zarzucają, że kogoś oszukuję. Więc jesteśmy tutaj, zobaczcie, tutaj są
Wszystkie pierwsze, drugie gatunki, okazja, dobra, pierwsza płytka z brzegu. Celta SE, jest, jest, SE. Podgatunek, podgatunek, oznaczony jest, jest. Pierwszy gatunek. Celta pierwsza. SE. Jest. Jest. Nie ma ściemy. Każdą płytkę, którą bym wam pokazał, wszędzie jest oznaczenie, co to są za płytki, jaki jest gatunek. Duże płyty, formaty. SE. Wszystko oznaczone. Co może być na takiej wielkiej płycie? Co może być na takiej wielkiej płycie? Takie pytanie na przykład. Nie, no dobra, no jest podgatunek. Co z nim jest nie tak? Poler, nie poler. A więc tak, w takich przypadkach możecie mieć na przykład utłuczony lekko narożnik u góry. Tak jak tutaj. No nie pokażę wam tego teraz. Ale na przykład jest utłuczony narożnik. I to już jest, trafia jako taka płytka na dział właśnie takich ofert. Co jeszcze może być? Pokażę wam, może uda mi się wam pokazać. Tutaj mam taki przykład. Pa. Gdzie to było? Nie, to nie ta. Tu mam. I to jest też SE. Gdzieś tu ostatnio znalazłem ten błąd tej płytki. A, jest. Zobaczcie. Tutaj jest taka gulojka. To. Nagrywam film z telefonu, żeby było szybciej, ale widzicie, tutaj jest tak raz i tutaj jest druga. To są dwie takie gulojki. Tutaj i tutaj. I to jest, no ona wystaje tam na pół milimetra może, no. Tutaj. I to właśnie sprawia, że jest to towar MS. Jest to po prostu takie skroplenie szkliwa. No bo jak wiecie, to nawet jak mówią wam gres barwiony w masie, to jest to gres szkliwiony. Żebyście wiedzieli o tym. Czyli działa, jest jeden film nagrany o tym, obejrzyjcie sobie. Tam wszystko tłumaczy o gresach. Więc tego typu rzeczy. No i cóż. Mam nadzieję, że teraz tym mądrym głową, które mówią, o, oszukujesz, naciągasz, gówno sprzedajesz. No nie, no, wszystko klient wie. Tu nikt nikomu niczego nie wciska. A często jest tak, że są też różnego rodzaju żądania. Masz jakiś towar, ile masz metrów? No mam na przykład, nie wiem, 400 metrów, 500 metrów towaru, który normalnie kosztuje 25, 30 euro na przykład. Polery na przykład mogą kosztować i nawet i 70 euro polery, a ja na przykład polery mam, nie wiem, za 20 euro. Oszczędność, oszczędność. Znajdzie się na to klient? Znajdzie. No cóż, tak to działa. Ale należy zwracać uwagę na to, co wy kupujecie. Więc dlatego uważam, że zawsze należy żądać to, aby napisać, aby była informacja, jaki to jest gatunek na fakturze, czy tam na dokumencie, na którym macie, bo wyraźnie, dokładnie napisane, jaki kupiliście gatunek, nazwa produktu, wszystkie możliwe oznaczenia. Bo to jest taka wasza... I później jak przyjdzie to do was, to zwracajcie uwagę, czy właśnie nie ma jakichś zerwań, jakichś czarnych kropek, pisakiem, mazakiem, tego typu rzeczy. Ponieważ no to jest właśnie kwestia tego, że ktoś mógł coś kombinować przy tych opakowaniach. Na pewno nie my, z prostego względu, że u nas nie ma takiej możliwości. I ja nie mogę sobie pozwolić na stratę klienta, żeby coś takiego robić. Ale na przykład ten towar może trafić do jednego importera, rozejść się po hurtowniach, a w hurtowniach różni ludzie pracują i różne są sytuacje, więc zwracajcie uwagę na to, co jest na opakowaniach i czy na pewno jest to, za co zapłaciliście. A jeżeli macie jakieś pytania, no to zapraszam, sekcja komentarzy jest dla was i serdecznie pozdrawiam. Włoski agent Oskar Jursza na kanale Włoski Design na YouTubie i włoski agent na TikToku i jeszcze tam cholerka tych social mediów jest tyle, że głowa boli. Pozdrawiam serdecznie, życzę wszystkiego dobrego.